Radiem dla Ciebie. W studiu gość pan Marek Borowski, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry. A naszym gościem telefonicznym jest pan Wiesław Hagedorny, dziennikarz i ambasador Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów. Witam, dzień dobry. Witam. Panowie, zazwyczaj jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Czy tak jest i w przypadku tego właśnie? Tak jest i tym razem, czy tworu? Panie Marku. No, według mnie to nie chodzi o pieniądze. Tutaj bardziej chodzi o, ze strony przynajmniej banków żywności, chodzi o uporządkowanie struktury i o uporządkowanie całego programu pomocy żywnościowej, który realizujemy według jasno określonych przepisów. I no niestety to porządkowanie tej struktury powoduje, że muszą nastąpić i następują pewne zmiany w zajmowaniu się pewnym terenem i pewnym obszarem. 8 lat temu przedstawiono przed dwoma miastami, przed Ciechanowem i Mławą, w zasadzie podobną perspektywę. W jednym z tych miast mógł powstać Bank Żywności, który będzie w przyszłości partnerem dla Federacji Polskich Banków Żywności i będzie realizował wspólne z nami programy. No, w ciągu tych 8 lat długo się nie działo nic. W końcu 3 lata temu zaczął działać Bank Żywności w Ciechanowie i Bank Żywności w Ciechanowie rozpoczął normalną swoją działalność w Banku Żywności. W tej chwili pretenduje o przyjęcie do federacji. No i w związku z tym jesteśmy też zmuszeni i chcemy też uporządkować tą strukturę po to, żeby mieć pewność, że wszystkie te programy pomocowe, które realizujemy i które wykonujemy, są wykonywane w sposób prawidłowy. W związku z tym powstał konflikt, bo rzeczywiście 7 lat temu stowarzyszenie podjęło działania na terenie powiatu olsztyńskiego i kilku innych powiatów, współpracując wówczas z Warszawskim Bankiem Żywności. No i nie do końca też zgadzam się w tej chwili z tymi argumentami, które są przytaczane, bo z mojego punktu widzenia to będą to oszczędności, a nie większe koszty realizacji tego programu. Panie Wiesławie, przeciwko czemu konkretnie protestuje Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów i przy okazji również 18 gminnych ośrodków pomocy społecznej? Podejrzewam przeciwko traktowaniu tego stowarzyszenia. I tutaj pan prezes powinien wykazać taką większą, powiedzmy, takie większe wyczucie, ponieważ to banki żywności się zwróciły do stowarzyszenia z prośbą o zorganizowanie dystrybucji żywności, co żeśmy uczynili. Stworzyliśmy system znakomicie działający, co wszystkie gminy podkreślają, to jest jedno. I nie mówi się komuś, kto przez tyle lat wiernie służył tej społeczności, do widzenia. Pan prezes nie był łaskaw przyjść i porozmawiać z nami, zapytać, a może państwo będziecie mieli jakiś problem z rozwiązaniem tej działalności i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden. A druga sprawa to jest po prostu tańszy system i tyle. W konflikcie tak naprawdę przynajmniej głównym jakby ogniwem tego konfliktu jest kwestia, kto będzie dostarczał żywność tym najbardziej potrzebującym. Państwo ze Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów poniekąd oczywiście twierdzą, że Bank Żywności chce po prostu państwa wyeliminować z sieci dystrybucji żywności. Czy tak, dajmy panu prezesowi może głos. Przepraszam bardzo, ale ja absolutnie nie zgadzam się z takim stwierdzeniem. Po pierwsze dlatego, że Bank Żywności nie jest organizacją, która bezpośrednio dociera do osób potrzebujących. Bank Żywności jest w takiej przenośni, hurtownią pomiędzy producentami, hurtownikami, a realizatorami, producentami, którzy produkują na rzecz programu unijnego, a organizacjami pozarządowymi, które działają już lokalnie. I Bank Żywności podejmuje współpracę właśnie z tymi stowarzyszeniami, fundacjami czy innymi instytucjami, które zajmują się dystrybucją żywności do tych podopiecznych. W związku z tym, żeby Bank Żywności w Ciechanowie mógł działać i mógł realizować różne programy na terenie poszczególnych gmin, on musi mieć tam partnerów w postaci organizacji pozarządowych. I nie ma tutaj mowy o wyeliminowaniu stowarzyszenia z udzielania tej pomocy czy zdzielenia tej pomocy. Jest tylko mowa o zmianie sposobu przepływu tych darów żywnościowych i też
też obciążenia sprawozdawczością. Tak naprawdę ten system też, który w tej chwili tworzymy, on będzie zdecydowanie tańszy, bo w tej chwili, do tej pory, żywność do Muławy najpierw musiała być dowożona z Warszawy na koszt albo Banku Żywności w Warszawie, albo na rzecz stowarzyszenia, lub płacił za to inny partner, a w tej chwili ta żywność już dotrze do Ciechanowa. Ona będzie o wiele bliżej i my nie będziemy ponosili za to kosztów. Te koszty będą ponosić producenci żywności, więc nie można tu mówić o tym, że ten system będzie droższy. On na pewno będzie tańszy. No jednym bliżej, drugim dalej, ponieważ gminy, niektóre gminy i gminne ośrodki pomocy społecznej argumentują, że do Ciechanowa mają po prostu dalej niż do Mławy. No a wiadomo, benzyna jest droga, każdy kilometr tutaj się liczy. Panie Wiesławie, czy w takim razie nie byłoby jakimś rozwiązaniem utworzenie, powiedzmy, Banku Żywności właśnie w Muławie przy stowarzyszeniu? Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że stowarzyszenie na pewno w tym kierunku będzie szło, ponieważ jest naciskane przez gminy. Gminy po prostu nie chcą współpracować z Bankiem Żywności w Ciechanowie. A czy podają jakieś powody? Ale oczywiście, że podają. Przede pierwszy zasadniczy powód to jest narzucanie, czy próby narzucania wyższych opłat. Tutaj te opłaty nie budzą najmniejszych wątpliwości, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów. To przypomnijmy, jakie to były opłaty. To jest 300 zł. 300 zł gminy wpłacają. Natomiast w tym projekcie, bo tylko częściowo zaznaczam, Bank Żywności w Ciechanowie ujawnił ten swój plan opłat. To były tak zwane umowy sponsorskie, które rzekomo są dobrowolne, ale trudno sobie wyobrazić, żeby gmina otrzymała żywność, jeżeli by nie podpisała tej umowy sponsorskiej. To jest jedno. Drugie, złotówka za jednego podopiecznego. Niektóre gminy mają około tam 800-900 osób, którym udzielają pomocy. Ja tutaj nie chcę wchodzić w dokładne rachunki. Natomiast zapewniam Państwa, że w gminach potrafią liczyć dużo lepiej niż ja i my wszyscy razem, którzy tu rozmawiamy. I oni uznają, że ten system jest lepszy. To poza tym, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, stowarzyszenie jeszcze świadczy inne usługi na rzecz gminy. To jest między innymi, że opiekuje się osobami bezdomnymi i to nie jest jakoś płatne, bo to jest służba społeczna, od razu mówię. I w naszym stowarzyszeniu prezes nie zarabia 3,5 tysiąca złotych, jak w Banku Żywności w Ciechanowie, czy fundusz płac nie wynosi 100 tysięcy, bo tutaj pan Babciak wyliczał naszemu stowarzyszeniu, więc tylko pomylił pozycję. Otóż 50 tysięcy to raczej zarabia pani prezes rocznie, a nie zarabia Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów. Panie prezesie, w takim razie kieruję tu moje pytanie do pana Marka Borowskiego z Federacji Polskich Banków Żywności. Skąd właśnie te wyliczenia, o których przed chwilą mówił pan Wiesław Hagedorny, wyższe koszta odbioru tej żywności, mówi się o 2 do 5 tysięcy, plus o złotówce za każdego potrzebującego. Skąd te wyliczenia i czy one faktycznie mają szansę wejść w życie? Ja mam wrażenie, że tymi wyliczeniami manewruje każda ze stron, to tak jak szafuje się hasłem, nie będzie chleba dla osób potrzebujących, to nie w ten sposób, bo ani Bank Żywności, ani stowarzyszenie nie zapewnia 100% żywności, zapewnia tylko 5, 7, może 10% żywności dla jednego podopiecznego, czyli to jest niewielki procent. Tak samo tu, nie mając wiedzy, szafuje się pewnymi liczbami i określa się, że na pewno coś będzie droższe. Nie możemy w ten sposób podchodzić. My chcielibyśmy stworzyć sprawny system dystrybucji żywności i dziwię się, że pomiędzy Stowarzyszeniem a Bankiem Żywności w Ciechanowie powstał tego rodzaju konflikt. Jest tam miejsce dla każdego. Jest miejsce dla Banku Żywności, który będzie przyjmował dostawy żywności od producentów i będzie pewnego rodzaju hurtownią dla organizacji pozarządowych, które na terenie Północnego Mazowsza będą realizowały ten program. I jest tam miejsce dla stowarzyszenia, żeby stowarzyszenie było partnerem Banku Żywności w dystrybucji tej żywności. Oczywiście każdy z partnerów musi wywiązywać się z pewnych zobowiązań. I oczywiście przedstawianie w tej chwili, że znakomity system, ja rozumiem, ten system naprawdę był dobry, jesteśmy wdzięczni stowarzyszeniu, że ono to realizowało na tym terenie. No i wypracowało. I oczywiście wypracowało pewne rozwiązania, które mają sens. Natomiast oczywiście
oczywiście my, realizując program, borykaliśmy się też z różnymi problemami i również z tym stowarzyszeniem, więc to nie można powiedzieć tak, że wszystko jest znakomite. My chcemy, żeby zarówno stowarzyszenie było realizatorem tego programu w tych miejscach, gdzie prowadzi faktycznie działalność, jak i żeby Bank Żywności w strukturze federacji miał swoje miejsce na terenie Mazowsza. Panowie, czy tak naprawdę nie ma możliwości jakiegoś porozumienia się? No bo w końcu wszystkim nam, a szczególnie chyba państwu, zależy na pomaganiu biednym. Panie Wiesławie, nie ma możliwości porozumienia się jakoś z Bankiem Żywności? Proszę pani, oczywiście, że jest, tylko warunkiem jakiegokolwiek porozumienia jest w ogóle rozmowa. Ja się zwracałem do pani prezes z pytaniami, nie odpowiadała na moje maile. O ile wiem, Federacja Banków Żywności też, mówię tutaj do pana prezesa, zapraszam serdecznie do Mławy, będzie pan mile tu widziany, spotka się z panem z wolontariuszami, spotka się pan się z tymi ludźmi, których sobie wyobrażał Jacek Kuroń, myśląc właśnie o bankach, razem z panem chyba to, razem to robiliście. Właśnie taki typ działacza społecznego, autentycznie pan tu spotka, taki działaczy spotka pan. Panie Marku, przyjmie pan to zaproszenie? Ale oczywiście, że tak. Ja 3 dni temu spotkałem się z Bankiem Żywności w Ciechanowie w tej sprawie i dokładnie ustaliliśmy to samo, że jak najszybciej organizujemy spotkanie po to, żeby rozwiązać ten konflikt na miejscu i wypracowujemy w tej chwili takie stanowisko, które powinno obie strony zadowolić. No to my czekamy na efekty, bo nie da się ukryć, że bardzo nam zależy na tym, żeby ten konflikt po prostu zażegnać. Gośćmi Radia dla Ciebie byli pan Wiesław Hagedorny, dziennikarz, ambasador Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów i pan Marek Borowski, prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję bardzo.